zapomnij, ty czy ja. Komu będzie kiedyś żal? Nie pytaj, przecież wiesz. Bierz życie jakie jest. Już nie zmienisz teraz nic. Nie przewidział tego nikt, że nasz niezwykły sen jak mgła rozpłynie się. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ten bal nadziei, zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ten bal nadziei, zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Choć nam będzie siebie brak, choć poznamy ciszy smak, nie cofnie czasu nikt, gdy w oczy zajrzy świt. Podzielimy świat na pół, pogubimy resztki słów i zanim minie dzień, zapomnieć zdążysz mnie. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ten bal nadziei, zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ten bal nadziei, zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Dziś nie pójdziemy spać. Nie mów, że nie chcesz mnie już znać. Dam ich już jak nietrwały domek z kart. Zapomnij już o problemach i... Dobry wieczór Państwu. Jest nam niezmiernie miło w imieniu uczniów i rodziców klas maturalnych powitać wszystkich gości w ten wyjątkowy wieczór na naszej studniówce. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykła noc dla każdego z nas. Witamy wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, w tym burmistrza dzielnicy Wesoła, pana Mariana Machora. Dyrektora szkoły, panią Izabelę Nowacką. Naszych wychowawców, panią profesor Katarzynę Gutowską-Bąk, wychowawcę klasy 4D. Pana profesora Macieja Woronieckiego, wychowawcę klasy 4C. Witamy całe grono pedagogiczne. Witamy wszystkich rodziców i pozostałych gości. Nasze koleżanki i kolegów oraz osoby im towarzyszące. Witamy również pana fotografa i DJ-a. Mamy nadzieję, że będzie to wyjątkowa noc dla nas wszystkich, która zapisze się w naszej pamięci na długie lata. Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy i niezapomnianych chwil. A teraz o zabranie głosu i oficjalne rozpoczęcie studniówki prosimy panią dyrektor Izabelę Nowacką. Szanowni Państwo, drodzy maturzyści. Dziś, kiedy podjeżdżaliśmy do tego miejsca, myślę, że każdy przywołał z pamięci słowa z dramatu Mickiewicza. Cicho wszędzie, głucho wszędzie,
co to będzie. Ale wiemy, co będzie. Będzie piękna noc, bowiem nasi uczniowie mają taką niezwykłą moc sprawiania, że wizja Słowackiego, który marzył o tym, żeby zwykłych zjadaczy chleba przerabiać w aniołów, się spełnia. Oto za sprawą naszych uczniów tego rocznika i poprzedniego państwu wyrastały skrzydła u ramion i sprawiliście, że powstało 163 liceum. To rodzice, to środowisko lokalne chciało, abyśmy się tu dzisiaj bawili. A więc, że przywołam kolejnego romantycznego bohatera, Fausta, który bał się powiedzieć chwilotrwaj i skończę na tym powtórkę z romantyzmu. Kochani, wszyscy dzisiaj i wasi rodzice, i nauczyciele, i honorowi goście, i bardzo licznie przybyli dziś absolwenci, trzymamy kciuki za dzisiejszy bal. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykła uroczystość, która się na długo zapisze w waszej pamięci. Ale pozwolicie, że również w swoim imieniu, w imieniu wychowawców i całego grona pedagogicznego złożę serdeczne gratulacje Komitetowi Studiówkowemu. Piękny projekt. Szanowni Państwo, siódemka dla determinacji, organizacji, pomysłowości. Projekt ponadpokoleniowy, bowiem brali w nim udział rodzice i uczniowie. Wielkie brawa dla organizatorów. Ale zanim nasza uwaga skoncentruje się na bohaterach dzisiejszego wieczoru, Państwo pozwolą, że poproszę o zabranie głosu gościa honorowego dzisiejszej uroczystości, pana burmistrza Machora, bez którego nie byłoby też tej studniówki, bo nie byłoby naszej szkoły. Zapraszam, panie burmistrzu. Widzę, że do końca życia będą mi wypominać to liceum, ale to jest takie fajne wypomnienie. Szanowni Państwo, pani dyrektor, drodzy maturzyści, których w większości znam od takiego, przez przedszkola, szkoły podstawowe, tutaj w Wesołej, aż po to nasze pierwsze publiczne liceum w Wesołej. No i druga chyba z kolei już studniówka, prawda, jeśli mnie pamięć nie myli. Wcześniej nie było tutaj matur, mamy kolejną. No i wierzę, że ta, podobnie jak i ta poprzednia, po prostu przyniosą naszej szkole, naszemu liceum kolejne powody do radości, do dumy, no i do tego, że ta szkoła, to liceum w pocie czoła, bo w bardzo trudnych warunkach, ja tutaj nie będę przyrzutem opowiadał, wykuwa swoją znakomitą już dziś, mówi się w Warszawie o tym, że to dobra marka, a wierzę, że będzie, patrząc na wychowawców klas, że będzie to coraz lepiej. Moi drodzy, życzę wspaniałej, cudownej zabawy, aż do rana. Dziękuję. No to jeszcze jeden cytat, tym razem z pana Tadeusza. Poloneza. Czas zacząć.
Anna Bobilska i Seweryn Wojciechowski. Oraz Justyna Galaszewska i Olaf Bindra. Szanowni Państwo, gorące brawa dla naszych panów mistrzów. Po dostojnym polonerze, który rozpoczął naszą studiówkę, zapraszamy wszystkich do obejrzenia części artystycznego. Choreografię do dzisiejszych występów opracowała pani profesor Katarzyna Kutowska-Bąk. Nasi uczniowie zaprezentują teraz pokaz taneczny, który przygotowali specjalnie na dzisiejszy wieczór. Zapraszamy na pierwszy z nich, jakim będzie wals angielski. I didn't try to hold you. I never kept the promises I made. Thank you.
tańczyli. Agnieszka Strygasz i Tomasz Piotrowski. Oliwia Krupa, Bartłomiej Kowalski. Alicja Szczepanik i Szymon Mieczkowski. Hanna Krzyżanowska i Stefan Murawski. Aleksandra Pawińska i Daniel Ławski. Kornelia Tarłowska i Konstanty Kutek. Zbliżamy się do ostatniego punktu programu artystycznego. Zapraszamy do obejrzenia występu przygotowanego przez uczniów specjalnie na dzisiejszy wieczór. Bardzo prosimy, żeby Państwo tutaj zachęcili gorącymi brawami. Chyba Państwu się nie podobało, bo cienkie te brawa. Prezentowali się Agnieszka Strygasz z Tomaszem Piotrowskim, oraz Oliwia Krupa z Bartłomiejem Kowalskim. Wielkie brawa! Część artystyczna dobiegła końca. Pragniemy złożyć teraz najserdeczniejsze podziękowania. Dziękujemy panu burmistrzowi Marianowi Macharowi za zaangażowanie i wsparcie naszego liceum od początku jego istnienia. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc i działania podejmowane na rzecz naszej szkoły. Dziękujemy pani dyrektor Izabeli Nowackiej za poświęcenie oraz dbałość o wysoki poziom nauczania w naszej szkole. Dziękujemy naszym wychowawcom, panu profesorowi Maciejowi Baranieckiemu, wychowawcy klasy 4C i pani profesor Katarzynie Bogaczkiewą, wychowawcy klasy 4B. Za troskę, wsparcie i dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł i pozwalały na własne możliwości. Dodatkowo chcemy podziękować pani profesor Katarzynie Kutowskiej-Bąk za przygotowanie przepięknej choreografii Poloneza oraz tańców zaprezentowanych w części artystycznej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dodatkowo poświęcony czas, włożony trud i okazaną cierpliwość.
pani dyrektor, nasi kochani wychowawcy, cała rada pedagogiczna i pracownicy szkoły, zdajemy sobie sprawę, że nasza postawa i rozwój osobisty, jak i intelektualny, to zasługa także świata szkolnego. Dlatego w tym dniu pragniemy wam podziękować. Podziękowania należą się naszym rodzicom, którzy nie tylko dzisiaj, ale przez całe życie są przy nas. Wspierają nas, pomagają, dodają otuchy i zachęcają nas do pokonywania trudności. Dziękujemy przedstawicielom Rady Rodziców, pani Katarzynie Kornu oraz panu Piotrowi Skale, którzy szczególnie zaangażowali się w organizację studniówki. W tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Szanowni Państwo rodzice, dziękujemy serdecznie za to, że Państwo są z nami we wszystkich ważnych momentach. Dzisiejszy wieczór z pewnością jest takim ważnym momentem, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, wszystkim krewnym, przyjaciołom naszych maturzystów i jak Państwo widzą, zapowiada się piękny wieczór. Myślę, że teraz już nie wszyscy mają telefony komórkowe w dłoniach, więc raz jeszcze wielkie brawa za ich pokazy taneczne. Nie chcemy, żeby ktoś został pominięty w podziękowaniach, więc warto wspomnieć o Natalii i Agnieszce. Bardzo pomagały w organizacji tej godziny. No tak, to tak jest, jak są przygotowane scenariusze. Szanowni Państwo, my życzymy Państwu równie udanego wieczoru, jak ten, który czeka Państwa dzieci. Do zobaczenia rano. A teraz myślę, że oddam głos jeszcze szefowej. Nie? Tak? Nie ma nikogo z rodziców, kto by tu zarządził, co teraz się będzie działo? Szanowni Państwo, więc tak, zasadniczo zaczynamy studniówkę. Zapraszamy po odbiór latorośli albo tych, które są już dorosłe, no jakoś tam się przetransportują same. Dziękuję Państwu raz jeszcze za to, że Państwo dzisiaj są z nami. Mamy nadzieję, że te 100 dni, które mamy jeszcze do matury, to będą dni wytężonej, ale efektywnej pracy. Dziś zaczynamy z wielkim przytupem. Jeśli efekt końcowy na maturze będzie tak imponujący, jak efekt tych partyzanckich, absolutnie, szanowni Państwo, treningów, to nie mamy co się obawiać. Raz jeszcze wielkie brawa dla choreografa pani Katarzyny Rytowskiego. Dla wszystkich występujących. I mam nadzieję, że to nie ostatnie występy. Przed nami jeszcze chociażby zakończenie roku szkolnego, gdzie mam nadzieję, że będziecie w równie dobrej kondycji fizycznej. Liczę też na kolejny występ Justyny, która obiecywała, że będzie tutaj naszą dyżurną wokalistką, ale czasy pandemii na to nie pozwoliły. Brawo za ten debiut dzisiaj. No jednak zostałam wywołana do tablicy. Drodzy Państwo, to my tak, rodzicom już dziękujemy. Śpijcie dobrze. A was zapraszamy do stołu i bawcie się dobrze.